mieszkam. Że ja nie tylko po gąskach. Ta tuba też mu gąski uszkodziła. Nasza amunicja dostała tubę. To nas zaparkowali. Przebicia.
nadzieję, że bitewka Wam się podobała. Była to bitewka taka pokazowa, ponieważ jest teraz nowe drzewko, które prowadzi na Grand Bagna. Jego poprzednikami są Emile 2, jeden jest taki Emil, z 8 poziomu jest Emil 1, tak on wygląda. A Grand Bagna jest jeszcze ładniejszy i jeszcze potężniejszy od tych Emilów. Wygląda mniej więcej tak. Jest to 10, która ma pociski po 400, prawdopodobnie 30. Teraz zobaczymy siłę ognia. 440 średnie uszkodzenie, penetracja 252 na podstawowym pocisku. Niejednokrotnie zdarzyło mi się przegrać z tym czołgiem, wyjeżdżając u mnie po prostu na jeden magazynek, po prostu roztrzepał. Roztrzepał mnie jak małe dzieciątko, które wyjechało we mgłę i nie wiedziało, co się dzieje. Na ten czołg oczywiście znajdziecie tutaj misje. Są tutaj misje Grand Bagna razy 5 za wygraną bitwę. Tu też jest razy 5, razy tu są tiery. Ja ich no mam. Tego akurat mam, od 6 mam. Później jest 7, 8 to są misje na te czołgi niższych tierów. Ja łupę cały czas 9, ponieważ zostało mi niewiele, bo już ten czołg kiedyś próbowałem zrobić. Wróćmy do garażu. Ten czołg już kiedyś próbowałem zrobić, dojechałem tylko i wyłącznie do 9 i ten czołg znowu się pojawił, więc zamierzam uzbierać jeszcze te 100 tysięcy, niecałe, teraz mam 159 tysięcy, a potrzebuję 204. Tutaj za chwilę odblokuję sobie, żeby sobie przyspieszyć ten proces badania. Za chwilę sobie odblokuję, potrzebuję 12, a mam w tym momencie 10. Więc jeszcze te dwie takie dobre bitwy, które wpadną i dostanę taki właśnie schemacik. Odblokuję sobie następny, więc będę miał jeszcze większą zniżkę, żeby sobie go odblokować i zakupić. Zakup jest o tyle fajny, że on kosztuje 4 miliony 270 tysięcy, tak samo jak poprzednich, co wam pokazywałem w odcinkach, było drzewko na Prosciutto i też kosztowało 4 miliony, czyli o 2 miliony mniej niż potrzebujemy. Bardzo fajna zniżka, zawsze z tego korzystam, bo nie trzeba aż tak długo zbierać tych krytycików, grzebać gdzieś tam. Oprócz tego możecie sobie tutaj kliknąć wywiad bojowy, o, i tutaj macie w wywiadzie bojowym, to są jakieś czołgi premium, które próbują wam wcisnąć za 100-150 zł. Nie zwracam na to w ogóle uwagi. Tu macie wierzchołek drzewa, o którym wam mówiłem, i od nowa jest tak zwany Tank Rewards. Tank Rewards w tym razem do wygrania jest czołg rudy, czyli T-34-85. Nie, Antku, nie będę się grał. T-34-85 i jest do wygrania jeszcze Streetwagen szwedzki. Oprócz tego możecie sobie na przykład zamiast czołgu zgarnąć 10 dni konta premium, więc klikacie sobie to, przenosi was na stronę internetową i tam wam mówi, jaki macie w tym momencie ugrany tier, a misje na te tiery macie tutaj. Misje na te tiery są, to zamykamy tutaj, zobaczcie. Zbieracie taki żetonik, taki żetonik, taki żetonik, taki żetonik i wam się odblokowywuje następny tier. I tam jest chyba 5 czy 6 tierów i w każdym tierze zdobywacie jakieś fajne nagrody, jakieś konta premium są, bo do zakupów jakieś rabaty macie. Na pewno są dziewczyny do wygrania, załogantki, więc warto wziąć sobie udział w tych misjach właśnie na Tank Rewards. Żeby się tam dostać, wystarczy tu kliknąć właśnie i tu kliknąć wywiad bojowy. I tu w wywiadzie bojowym kliknąć Tank Rewards. I tu was przekieruje bezpośrednio na stronę poświęcone niezwykłym kobietom. Widzicie, jak to ładnie zareklamowali. Także myślę, że warto sobie wziąć udział w tych bitwach. Porobić sobie te misje. Oprócz tego, że dostaniecie tam nagrody na tej stronie, to jeszcze tutaj, jak widzieliście, macie nagrody gaśnice. Zestawy naprawcze, jest tego dużo, masa, więc nie będziecie musieli wydawać swoich kredycików, więc wam się tutaj zaoszczędzi automatycznie kupa kredytów. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, będę wam dawał znać, jak idą postępy z moim nowym drzewkiem. No i co, zapraszam was na następny odcinek, pozdrawiam was, cześć!